No, już nie muszę mówić. Pyrka, pyrka, pyrka sobie. Nie wiem, czy to łapie, czy nie łapie. Nie wiem. Nie wiem, czy to łapie. Nie znam się. Zawsze mi się zdawało, że takie ulewy to raczej w maju powinny być. A tu patrzcie. Tak przed chwilą waliło normalnie piorunami z nieba, że wow. No. I teraz mamy taką ulewę. Trochę nam tu na balkon zacieka nawet. Słyszycie, jak grzmi? Jak paruje w ogóle. W ogóle paruje dach. Wow. Było strasznie, strasznie wilgotno, strasznie gorąco. Do 40 stopni dochodziło, bo masakra i w końcu się rozlało. Ale wiem, że po deszczu niestety nie będzie takiego fajnego powietrza, takiej ulgi, jak jest w Polsce, tylko będzie dalej wilgoć. Dobra, uciekam, bo już zacina aż tutaj naprawdę, aż pode mnie prawie, także to zmykam, ale ulewa. Słyszałam, że coś tak... Patrzcie, jak zacina. Wow. Jakie fale deszczu. Słyszałam, że coś tak dziwnie puknęło, stuknęło. Tutaj już rzeczka nam płynie. Naszym podjazdem. Coś słyszałam, takie właśnie puknięcie, stuknięcie. Nie do końca wiem, co to jest. A Niunia się nawet obudziła. A nie wiem, myślałam, że to jakaś gałąź gdzieś spadła. Ale no to dopiero zobaczę na 100%, jak skończy padać. Ale leje, o Jezu. Tak, Niuniu, patrzcie, jak leje. Ale ulewa, tam po prostu rzeka płynie. Co, kochanie? No i serduszko. Już idziemy. Nusia. Dziękuję. Dziękuję. Nusia podaje mi zabawki. Będzie dżem. To znaczy, jak go zrobię, to będzie. Na razie czyszczę wszystkie truskawki. Na razie zaczęłam od jednego takiego koszyczka, a przywieźliśmy dwa, więc zobaczę, jak mi to wyjdzie objętościowo, ile mi ten koszyczek tak mniej więcej tutaj zajmie w tym garnku, bo już trochę tutaj mam, no ale wiadomo, to się jak się zasmaży, to one stracą tam na objętości. Może dołożę jeszcze drugi, zobaczę, na razie działam z tym, no bo fajnie się zbierało, ale teraz trzeba coś z nimi zrobić, żeby się nie zmarnowały, a pamiętajcie, $17 za koszyczek, no niby nie taka tragedia i nie tak dużo, ale też wcale nie mało, bo samo wejście tam na tą farmę i korzystanie z takich podstawowych tam zabaw, no to było $15 od dorosłej osoby, a dziecko takie maleńkie jak Ania, no to nie płaciło nic. Ale nie wiem, ile jest od dzieci, tam przypuśćmy do 12 roku życia, nie wiem, ile płacą. No, także dwie wejścióweczki po 15 i dwa koszyki po 17. Tyle kosztowała nas ta przyjemność. Plus jedzenie tam. No, no, już nie muszę mówić. Myję truskawki.
Tak wyglądają nasze truskaweczki. No nie są jakieś mega duże, ale są bardzo słodkie. Bardzo fajne. O, tu Łukasz zerwał jakąś na pół zieloną, no ale niech będzie. Także tutaj mamy troszkę takich do zjedzenia, taką miseczkę. Tutaj jeszcze mam do mycia. Tu jeszcze myję. Czekam chwilkę, aż troszeczkę się tutaj pomoczą. Tak, dwie minutki, może minutę. A tutaj mamy już dżemik. Powoli tutaj paruje. Pyrk, pyrka, pyrka, pyrka sobie. Dodałam już cukier. Dodałam trochę soku cytryny, żeby był taki fajny, taki trochę kwaskowaty, bo wydaje mi się, że troszkę sypnąłem za dużo cukru. No, ale, ale jest co jest. I dałam taki cukier trzcinowy z Aldi, organiczny. Taki bardzo, bardzo drobniusieńki on jest. No i co? I tutaj sobie pyrka na kuchence nowej, w kuchni. W kuchni na domu. I zobaczymy, ile nam wyjdzie słoiczków. Słoiczki już mam pomyte, wyparzone, tylko czekam. Co to za kłatek jakiś nadprogramowy? To nie nasz. No nic, no chodź kotku, przyjmiemy cię, chodź. Chodź, nie, chyba się trochę boi. A ty co? A ty co, mój koteczku? O, tamten uciekł, widziałam go. Wskoczył do lasu. No, a tutaj co? Nasz ogródeczek. W całej okazałości. Co tu się dzieje w ogródku? Ano się tak dzieje, że wyrwałam całą rzodkiewkę. No bo niestety tak poszła do góry, że no, nie dało się. Nie dało się nic uratować. Może 5 rzodkiewek było takich w miarę, resztę pff, nie było nic. Tutaj pietruszka jako tako. No buraczki, nie oszukujmy się, szału nie ma. Ten trzeci rządek dużo, dużo lepszy. Tam z tyłu papryka. Ogórki ruszyły ładnie, nawet. Nie chcą się trzymać tych kratek. Może te kratki po prostu wyjmę, albo jakoś inaczej położę, albo co, nie wiem. Truskawki puszczają bardzo dużo pędów, też super. Bardzo dużo liści jak na razie, pędy jeszcze nie wychodzą, ale już jest dużo nowych liści, także zrobię tu też porządek, bo tutaj widzicie mlecze jakieś powychodziły też. No i co? Cukinia! Słuchajcie! Tutaj tragedia z rzodkiewką, ale tutaj cukinia. Marchewka też. Tfu. Sałatka, koper. O groszek nie pytajcie. Ruszyły pomidory do góry. No, cału nie ma, ale już wychodzą takie malutkie kuleczki, już się pojawiają. Tutaj widzę jedną. To wam pokażę. O, jest tu taka jedna malutka. Jest malutka, ale pokładamy w niej wielkie nadzieje. Tutaj kwitną nam już, nawet przekwitają cukinie, także super, cieszymy się. Cukinie bardzo lubimy, zupę z cukinii. No i resztę, tutaj jest arbuz, te cztery to są arbuzy. No i co, no to tak, biednie wygląda ta cebulka, nie oszukujmy się. Więc chyba to po prostu przekopię i tutaj rzucę, może nie wiem, rzodkiewkę jeszcze, albo coś innego, no nie wiem, coś tu trzeba jeszcze dać. Nie chcę przesadzać tej cukinii, chociaż może tą jedną wyciągnę i posadzę ją tam dalej, bo tutaj jest tak zagłuszona i ta też jeszcze nie kwitnie, więc może tą też jeszcze przesadzę. A póki co, tu nam coś ładnie zakwitło, nie wiem co to jest. O, takie coś z tego chaszcza nam to wyrosło. Kotek szary, oh my god, nie widziałam cię tyle czasu, chodź kotku. Koteczek mój, ojeju, cześć, gdzie ty byłeś? Ojeju, mówię wam, nie widziałam go kilka dni już, myślałam, że coś mu się stało. Cześć kotek,
Ojeju, ale masz pełno tych kulek wszędzie. O, moje koteczki. Co, głodny jesteś? Zaraz pani da jeść. Ojeju. Ojeju. Nie bój się, tamte czarne go atakują, nie wiem czemu. Mój koteczek kochany, idź, idź. Wyszłam do domu, żeby przynieść jedzenie. No ile mnie nie było, pół minuty może? I czarne koty przyszły i go gdzieś przegoniły. Już go nie widzę nigdzie. Chodzę, chodzę, wołam. Kiciuś! Gdzieś tam siedział przedtem. Ojeju, z tymi kotami. No te wpierniczają. W altance mają jedzenie. A tego nie widzę. Nie wiem, czemu one go tak atakują. W każdym razie, zobaczcie, co mamy. To są chyba czernice jakieś takie dzikie, wydaje mi się. Takie, zobaczcie, płony, płody. Płody dzikie. Są tak słodziutkie, takie pyszne. Oh, man. Super, morwa już prawie cała nam opadła. Tyle co... O, cykada mi jeszcze tu jeszcze siedzi. Spierniczaj stąd. Poszła razem z jagodką. No trudno. Tyle co mogłam, to zebrałam tej morwy. A resztę, no to jest, wiecie, wysokie drzewo. No i też opada. To trzeba zbierać regularnie, codziennie, żeby to fajnie... żeby to nazbierać tego troszkę. Ale mam za to takie piękne jagódki. Zobaczcie. Super. One są przepyszne. Bardziej one mi smakują niż morwa. Znaczy morwa też jest słodziutka i pyszna, ale te jagódki są mega. I to jest chyba jakaś malina tutaj? Nie wiem. Łukasz tutaj sadził 2 lata temu, ale gdzie to sadził? On nawet dokładnie nie pamięta i to wszystko już tak pozarastało. Wiecie, no... Nas jest tylko dwoje, a tutaj naprawdę jest tego dużo, żeby to wszystko ogarnąć. Tutaj będą te takie żółte chyba kwiatki, kwitły, wydaje mi się. Bardzo dużo ich tu jest. Bardzo, bardzo wzdłuż całej posesji, aż tam pomiędzy te garaże. One wszędzie tutaj są. Super, będzie ładnie, zaraz będą kwitły. Widzicie, jakie pączki mają? O, takie. Się zbliżyć takie. A tu wszędzie morwa leży. Bo tutaj jestem pod morwowym drzewem. Mogę troszkę nazbierać, ale na tym morwowym drzewie zobaczcie, są takie zielone robaki. I ja tych robaków nie lubię. O, nie wyostrzy się kamera teraz. Widzicie? Tutaj jest taki robak. O! O, to się nazywa stink bug i one są właśnie na tym drzewie. Tego nie wiedziałam wcześniej, teraz już wiem. Ale pięknie niebo wygląda. Kocham takie widoki. Idziemy na drugi koniec działki, bo tutaj też są te pyszne jagódki. No, tu mamy więcej. Zobaczcie, krzaczek przechodzi od sąsiadki do nas. Ale przynajmniej ma się na czym zatrzymać. Na siatce. Co zbieramy? Takie pyszności. Zbieramy, zanim przyjdą sarenki i nam zjedzą. No, Dżemik nam tu pomalutku pyrka sobie. Pomalutku pyrka, już bardzo mało go zostało. Także super, zaraz będziemy dawać do słoiczków. Patrzcie, jak ładnie zgęstniał już. Co prawda powinnam to mieszać drewnianą łyżką, wiem. Ale drewniana łyżka jest na górze. A na górze śpi niunia. Więc delikatnie, zawsze w jedną stronę mieszam, mieszam, mieszam. Już ma fajną konsystencję. Nie wszystkie truskawki cięłam na kawałki, bo chciałam, żeby były właśnie takie grubsze też.
dałam troszkę soku z cytryny, bo jednak przesadziłam trochę z cukrem na początku chyba. Robiłam wszystko na oko. Także super. Super, super dżemik. Zaczynamy. Myślę, że dżem już jest ok. Zrobiony. Zaraz wam pokażę. Zmienił kolor, taki się zrobił wiśniowy bardziej. No taki bardziej, tu w kamerze teraz wygląda na brązowy, on jest taki bardziej taki wiśniowy. Bardzo gęsty, super. Wszystkie te truskaweczki, o których marzyłam, że zostaną, to się chyba... No, są takie grubsze kawałki, ale już bardzo, bardzo się rozgotowały, także super. No i nakładam do słoiczków. Zaczynamy, słuchajcie. Nie robiłam dżemów 10 lat, także. Także możecie podsyłać swoje sugestie. I krytykę też. Nie ma tutaj żadnego żel fiksu, żadnej żelatyny, nic takiego. Po prostu cukier, truskawki i sok z cytryny. I zawsze trzeba troszeczkę od góry miejsca zostawić, może nawet trochę więcej zostawię, tak z centymetr. I trzeba dobrze wytrzeć słoiczek, to pamiętam, żeby tutaj nigdzie nie było dżemu, bo się nie zassa i nie złapie tutaj dobrze ta zakrętka. Nagram rolkę, że zdziwiły mnie takie słoiki. Jak przyjechałam do Ameryki, to znowu będzie kosmos, nie? Także zakładam to i zakręcam z góry. I kładę do góry nogę. Jest jeden. Zobaczymy, jak wyjdzie. Słoiczki. Słoiczki. Co mnie zdziwiło w Ameryce, to właśnie te słoiczki. I utopiłam łyżkę. Aj. Ajajaj. Taka amatorszczyzna, słuchajcie. Utopić łyżkę. Nie robiłam dżemów 10 lat. Ostatni raz robiłam śliwkowy. Do tej pory mam chyba jeszcze dwa słoiczki. Jest tak pyszny, że po prostu niebo w gębie. Ale już widzę, że mi zabraknie słoiczków. Muszę na szybko wyparzyć jeszcze ze dwa. Znaczy nie słoiczków, tylko nie mam tutaj zakrętek. Muszę szybko pójść do góry i wyparzyć jeszcze ze dwie zakrętki i dwa. Dwie te zatyczki. Zakręcone. Zakręcone. Nie wiem, czy to łapie, czy nie łapie. Nie wiem. Nie wiem, czy to łapie. Nie znam się.
Nie utopię sobie jeszcze jednej łyżki. Ojejku. Nie utopię jeszcze jednej łyżki. Muszę stawić na bok. I muszę przynieść marker albo jakieś naklejki, żeby napisać z którego roku i co tam. Znaczy co jest, to wiadomo, nie? Ale zawsze się zapomina z którego roku. Także już mam 4. Zobaczcie, jak wymierzone. Chciałabym powiedzieć, że wymierzone, no tak mi się udało po prostu, że wszystko idealnie wystarczyło na 6 takich słoiczków. Nie wiem, jaka jest pojemność tych słoiczków. Mam 4 białe i 2 niebieskie. No i tak. Kurde, cieszę się jak głupia. Takie dżemiki. Mam nadzieję, że będą dobre. Mam nadzieję, że złapie dobrze ta zakrętka i no i że będą szczelne, że się nie zepsują. O, tu mi kapło. Nie instagramowo mi kapło. Kochani, to tyle. Taki vlog dzisiaj. Nieogarnięty, bez make-upu. Vlog taki ogrodowo. Dżemowy, truskawkowy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i pozdrawiam. Pa, pa!